Wyjeżdżam często w góry, prawda? Na te Morawy. I tam są te góry Beskidy. I tam w tych miejscach jest ogromna siła, moc. Jeden raz byłam też był taki czas, moment, że ja pojechałam w te góry na urlop z grupą ludzi, wtedy dużą dosyć. No i taka dziewczyna, rano ja wstałam, już tam idę prawie na śniadanie, a ona już wraca z góry. To jest 1200 metrów, te szczyty tam mają przeważnie 1000 metrów. I ja pytam ją, a ona mówi: ojejku, ja już wracam z gór, bo jestem tak szczęśliwa. Ja mówię: nie bałaś się sama pójść? Mówi: coś, ja bym tam chciała zanocować nawet raz samemu na tym szczycie góry, żeby pobyć. Za jakieś 2 lata ja jadę też w te góry. No już wtedy tej grupy ludzi nie było, ale te słowa mi tak w głowie zostały. I wreszcie po 10 dniach taka decyzja następuje, że ja jadę ostatnim wyciągiem już na szczyt, zostaję tam. Położyłam się i oczy zamknęłam i już wiedziałam, co mam namalować. I to od razu jeszcze przychodzi taka wiadomość, że ma pani malować to. Taka jakaś otwarcie pewnych, można powiedzieć, szufladek, które mamy w głowie, które są nieodkryte jeszcze przez innych ludzi. Pan, który chciał kupić najpierw, ale mówił: o, nieoprawiony, bez ram. No i ile pani chce? No 1000 złotych. Drogo i bez ram. No to już jak przyszedł za 2 lata czy za rok, już nie pamiętam, to spory czas, ale gdzieś rok po tym obraz w ramach. No i pyta, no ogląda: o, jaki ładny teraz, pięknie. No tak, no nawet by mi pasował. A że pan z Krakowa? To ja mówię: no to wie pan, przecież pan w Krakowie ma dużo obrazów. Tam Kraków słynie właśnie z artystów, bo to jest tam takie miejsce też, gdzie tam się rodzą sami artyści. Ten pan mówi: no ale takiego nie ma. Ja mówię: no to tak, ale już teraz wie pan co, już on jest nie do sprzedania. To właściwie można powiedzieć, że to jest wielkie szczęście, że człowiek potrafił odnaleźć coś takiego w sobie. To się nazywa szczęściem w życiu. Nie pieniądze, nie. Tak jak mówię, ścieżkę mamy swoją na ziemi. Teraz jak już tak trochę lat minęło w życiu, to człowiek wie, że ma te swoje ścieżki. I albo odszuka z łatwością, znajdzie tą ścieżkę i to bez względu na wiek, nie patrząc na swoje lata, mamy takie możliwości w życiu. Abyśmy chcieli. Walk me through it one more time. Tell me how it's all for the best. How can things get better if you leave? Take away the elephant that's sitting on my chest. Give me one more reason to believe. You don't have to be perfect. That was never in the cards.